Hej, cześć, siema na wszystkim. Ludzie, z tej strony Dakondemon i witam was w kolejnym odcinku z gry Metro. No, kochani, dalej. Patrzcie, wszystko mamy przeładowane i możemy lecieć dalej. Weźmy może nejdy takie zwykłe. Mamy sobie o latarę i może zapalniczkę, żeby to wszystko palić, ale te pajęczyny się jakoś nie palą. Okej. Okay. Jakie my w ogóle mamy? Udaj się do polis. Stalker z Węgmunarzem. A teraz mamy arsenał. Udaj się do arsenału. Znajdź niejakiego Andriera Kowala. Okej. Okay. Stój! Kto idzie? O! Nie dźwigać się! Ej, rozłap się! To człowiek! Выключи свет. Борды, я там аномалием, хиба. Выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. О, вон на статья. Ну и пенькни, кохани мой. Я, может, подбегну себе, бо трохе... Я там цикам сам. Натарка изменилась автоматически. О, дивно. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Угу. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что... Лус, деньги, морда. Червон. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. А если я не имею документов, то что сейчас? Трохе липа. Муса их здесь там. Лицом к стене! Dobra, czekaj. Da chodź, to odstańcie protiwny! Pomnik nie otworzy. Przechodzi, dawaj, ma. Nie mogliby my zaglądać, jak o, pieniążki. Może to blucił się? Pieniążki się zawsze przydadzą. Siema. Oh, yes! Bijesz po tym częściom? Tak, a ty kto? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Что это, курва? Ладно, только без рук. Я сам пойду. Ты с якого ездом даже? Стой, стреляй! Беги! И где мы? О. За мной, парень! А, чили утекаме. О, курва. Вау, достаем. Biegli! Ja pitole, co tu się dzieje? Pobieżali! Kuźwa! A, on padł, dobra, no to idę na lewo. Dzięki mordo, miło było poznać. Tuda! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Окей. Okay. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми... Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Окей, новая нотатка. Wielu ludzi w metrze nienawidzi komunistów, głównie ze strachu przed nimi. Czerwoni chodzą wiecznie głodni, mimo że pracują na okrągło. Stale sądzę, pracują na lepszą przyszłość, ale z roku na rok mają coraz gorzej. Walcy są zaciekli, jakby wcale nie obawiali się śmierci, a dowódcy traktują ich jak mięso armatnie. Wysyłają szturmy fala za falą, a to wrogie stanowiska ogniowe zostaną zatkane stosami ciał tych, którzy może myśleli, że są śmiertelni. Niestety, są śmiertelni, umierają z wyczerpania, z przepracowania lub od kul wystrzelonych przez wrogów przez ich własnych komisarzy, którym skazano
im puszczać odwrotów. Nie puszczać odwrotów płazem. Takie wstałem dopiero. Mówicie im, że są lepsze od innych, że zrobiono ich z żelaza, a nie z mięsa. I dlatego w sumie jest mi ich żal. W imię czego żyją i umierają. Dawni wielcy przywódcy odeszli, ale nikt o tym głośno nie mówi. Hasła, którymi się porozumiewają w nowym świecie, są całkiem bezsensowne. Zabranie im się niezależnego wypowiadania się, a nawet myślenia. Ktokolwiek zadaje pytanie, jest traktowany jak zdrajca. Ktokolwiek powie, że poza liną czerwoną żyje się lepiej, zostaje szpiegiem i sabotażystą. W końcu trzeba nauczyć się ukrywać wszystkie ludzkie cechy, uczucia i odruchy. I stać się nieodróżnialnym od reszty. Ale trafiają się na rotację jak Kowal Andrzej. Ci, którzy nie godzą się poczucie nadziei i trwają przy swoim. Na jego miejscu już dawno bym stąd się ulotnił. Dlaczego wciąż tu siedzi? Czy boi się, że w czasie ucieczki mogą go zastrzelić? Może być, albo jest na tyle stary, że już się nie chce po prostu. O, mamy tutaj książkę. Metro. Dobra, czyli co? Idziemy za tym kopem, nie? Wiecie. O. A jak sobie zrobię tak? Nie, to nie ważne. Okej, dobra, musiałem to sprawdzić. Dobra. Idźmy sobie ją tutaj. Siema, siema. Ma Andrzej. Tak, mogę naładować? Nie mogę. O, ale mamy naboje, spoko. Nie ma tu żadnej broni do kupienia, czy coś tamtego. O, czerwoni. Ciekawe. A, mamy broń. Dobrze. Zobaczmy, co my tu możemy kupić. Ja to bym sprzedał może, kurde, bo... Dużo tego mamy. A w sumie amunicja zawsze się przyda, nie? Dobra, tu mamy pełno. Wymień. Na co możemy wymienić? Na Helsing, bezgłosna miotająca butami. Uuu, bełty. Okej, Tihar. Tu jest jakiś pistolero, tu jest dubeltówka, tu jest ubojnik, oho. Tu mamy karabin, tu mamy celny potężny karabin automatyczny. Tu mamy sobaka, jeszcze mamy to, co to jest? Dział koszynowy, szelowe kulki z muzyki niewiarygodną prędkością. Nie mogę tego kupić, czy co? To mamy Helsinga. Dobra, to może dostosujemy sobie. Mamy... czekajcie chwilkę. Dobrze, powróciłem. Przez chwilę myślałem, że ktoś dzwoni do mnie. Do drzwi, ale nie, po prostu... Weźmy sobie może ten celownik. To był po prostu w grze. Mamy co? Mamy tłumik do strzelby, rozsadzoną lufę. Mamy... A, usunąć. No nie, to nie chcę usuwać, okej. Okay. To mamy karabin. Dostosuj. Celownik 2X, celownik czerwień. To bym sobie wziął. Kolimatorowy. Umik. Miejsce przez to również zadawane obrażenia. To nie będę brał. Kratnie laserowe wezmę sobie. Gaźniki laserowe są spoko. Tutaj wymień. W sumie nie, no bo... I тебя берег. Стосуй. Умик. А возьмем себе то. Мамы таком. Вот, мамы еще всказник лансировый. Мамы телевники на червень. Возьмем себе тест таки телевник. Добро. Мамы все ладно сделано. Pokupaju, prodaju. A, to mam amunicję jeszcze, muszę sobie... O, ciekawe. Tu nie mamy do niczego, tu mamy pełną. Amulotki też mamy pełne. Dajmy sobie może trochę tego. Okej, okay, dobra. To by było chyba na tyle. Siema, siema. Wszystko mam, wszystko, dobrze, kochani. Do ciebie, Mordo, mam podejść, siema. Normalne, mużyki, on sam.
Давай, Артём, прыгай в яму. Дюре? Кузьма. Czekajcie, bo gdzie są te notatki? O, nie myliłem się co do Andrzeja, raczej zupełnie go nie doceniałem. Nie boi się ucieczki, w istocie robi rzeczy wymagające znacznie mocniejszych nerwów. Andrzej pomaga innym uciekać z linii czerwonej, ryzykując własnym życiem w każdej chwili. Razem z przyjaciółmi oczelił wielu uciekinierów, prowadząc ich siecią przerzuconych przejść i zapomnianych tuneli, nieznanych komunistom. Uciekinierzy z reguły przedostają się w ten sposób poza linię czerwoną do właściwego metra. Natomiast Andrzej pomaga przejść w drugą stronę, przenikając na samą linię frontu wiecznej wojny między linią czerwoną i Rzeszą. Pojadę pociągiem wiozącym świeżą dostawę mięsa armatniego na przemiał. Najważniejsze to wiedzieć, kiedy wyskoczyć. No tak. Tylko problem jest taki, że ja nie wiem. I nikt mi nie powiedział, kiedy mam wyskoczyć, także... Артём, видишь там багажное отделение? Заберись туда. Окей. Ага, тут мам вейс себе. Ну, споко. О, колейная ксетка метро. Ну так что, мужики, двинули, а? Dobra. Andrew, a tam wobec... Nie chciałbyś, żeby go rozmazało po ilsu. No da, to jest wagon SV. No jeśli on zostanie na stacji, to on точно trup. Потому что билет на Лубянку... Лубянка. Kiedy co to jest Лубянка? Dobra, ufam wam, chłopaki. Żykisz. No tam jaka fajna nuta w ogóle jest. Теперь все зависит от тебя. Dzięki, mordo. Ale... A kiedy mam wyskoczyć? Halo! Halo, halo! Ciekawe, czy mnie widać w ogóle stąd. Ciekawe. Запрещается садиться на поезд без письменного разрешения комиссара. Любые попытки подделать разрешение, купить или запугать госслужащих, а также иными путями проникнуть на состав, считаются изменой и будут жестоко караться. Nie wiem, o tym teraz gada, ale to wcześniej, że owieczki na rzeź, no to no słabo, no ale tak, tak naprawdę umówmy się. Tak wygląda wojna, w sensie są sobie generałowie, którzy jakby robią te wszystkie manewry w ogóle, ale tak naprawdę no to ludzie, ci zwykli sarzy żołnierze, właśnie to mięso armatnie, oni tak naprawdę robią wszystko. Okej, jasne, generał wymyśla jakąś taktykę czy cokolwiek, potem on dostaje medale, no a co ze medale, a co ze zwykłymi żołnierzami, to wiecie, z tymi rodzinami. Все военнослужащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию потом? О, и так само, курде, дезертия. Но, если ктось не хочет отдавать, не знаю, может это быть контроверсийно, то powiem, но если ктось не хочет отдавать життя за свой край, то не есть ничего злого. Oddawanie życia za rodzinę spoko, rozumiem, bo sam bym oddał, ale oddanie życia za kraj, którym no co prawda wychowuje się całe życie, ale no nie wiem, ja bym nie oddał, nie czuję takiej przynależności do Polski, nie? Nie czuję takiej przynależności, żebym po prostu musiał, żebym chciał ginąć za nią, o, żebym chciał, nie? To najbardziej chodzi o, czy chcesz. Oni tak naprawdę zmuszają, żeby umrzeć. Oni tak naprawdę popełniają przestępstwo w jakiś sposób, tak naprawdę. Nie wiem, może to jest głupie w jakiś sposób, jest to kontrowersyjne na pewno.
Ale ja tak uważam. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Nawet apokalipsa nie powstrzymała nas przed mordowaniem się w imię przekonań. Niebawem miałem przekroczyć linię frontu oddzielającą faszystów od komunistów. Słyszałem, że kiedyś ustoczyli wojnę i wtedy faszyści przegrali. A my byliśmy w stronie chyba komunistów? Ale nie pamiętam już. No, ale tak, no tak jak mówię. No nie wiem, no moim zdaniem, jeżeli ktoś nie chce oddawać, no to nie powinno się go zmuszać. No i w cholerę. Jeszcze mi jak nadkaz. I w cholerę. Tym wszystkim. Dobra, gdzie my musimy iść? Wydaczę się przez linię frontu na terytorium faszystów. Pytanie, czy ja ich muszę zabić, czy nie? Tak nam zapłacić, czy nie? Marks mówił, że ekonomika ważniejsza od ideologii. Mogę się tu przyklisnąć? Nie za bardzo. A co się stanie, jak go zastrzelę? Jakie robi przez skoki, kurde. Dobra, padł. Dostał chyba heada. O, tu jest jakiś. Nie dostał? A to hamidło. O, czekajcie. Padłem. Dobra, wiecie co, bo ja nie wiem, czy ja muszę ich zabić, nie? Czytaj kontrolny. Pyk, pyk. Dobra, tu się wyjebałem. A, czyli jednak muszę. Wiem. Słuchajcie, jak była apteczka, bo dawno nie grałem w to. Rewetura, broń. Nie, ekwipunek. Apteczka, Q. Dobra, pyk. Pyk. O Jezus, trochę ich tam jest. Dobra, idźmy sobie tu. No to sobie. O, kto mnie zabił? Co? Okej. Okay. Jeszcze raz. Kuźwa. Dobra. Zamknij łeb. Dobra, pyk. Co? Trudny. Kuźba! Dobra, przepraszam kochani, muszę się, bo dawno nie grałem w jakąś strzelankę. Muszę serio odgrzać. Dobra, pyk, raz. Kurde, aha, oto się rozwaliło. Wszystko wim. Dobra, teraz powinno być chyba okej. Okay. Dobra. Lećmy się, no spokojnie.
Dobra. Jakiś flashbang. Coś się odwaliło w tym momencie, bo trochę nie rozumiem. Chyba, że ja nie muszę się nic z nimi strzelać, ale wątpię. Czekajcie, przejdę sobie, spróbuję sobie przejść na spokojnie. Nie! Jednak to nie działa. Kurde. Dobra. Naszych bił. Już? Dobra. Dobra. Okej, uleczmy się. Dobra. Młoto. Dobra, padł. Tam jest gościu, rzućmy tego. O, chyba za daleko rzuciłem. No. Dobra. Zobaczmy sobie, zbierzmy wszystko, co tam mamy. Okej. No to gdzieś jeszcze była amunicja, halo, no. Amunicję, tu jeszcze coś mamy. Mamy to, mamy. Okej. Chyba mogę coś zrobić bez rozlewu krwi, bo mogę zejść sobie na dół, ale no trudno, ja tam... Jak można postrzelać, to ja tam bardzo chętnie, tylko że... Coś nie mam cela dzisiaj. Bo tu mamy już maxa, tu mamy maxa. Tu mamy pyk. Pyk, pyk, pyk. Okej. Tu się mogę przedostać. O, tak jest. Czy... Aha, chyba mogłem to po prostu to opuścić i tam zobaczyć, co tam jest. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. No, amunicję. Amunicję, zdrowie. Weźmy się, może trochę uleczmy. Weźmy tutaj zdrowie. Ej, ej, daj mi, nie dawaj mi tego, tej amunicji, co... To ona jest do kupna, bez sensu. Dobra. Idziemy sobie na dół tutaj. Zobaczymy. Okej, okay, tu. Normalnie Mission Impossible. Uuu, jakie tutaj dużo rzeczy jest. Dobra, naładujmy tą latarę. Pyk, pyk. Dobra, jest światło. Idziemy dalej. Mogę przeskoczyć? To nie mogę przeskoczyć. Dobra. Ale tu są kolejni chyba ci. Faszyści. A jakbym normalnie rzucił tam nejda? Może bardziej... O, w ten sposób. Ale chyba nie. Chyba nic mi tu nie, tym nie trafię. Czekajcie, tu nie mogę wejść, czyli muszę wejść w te, tam jednak. Okej. Okay. Ciepłe powitanie. Amunicja. Dobra, kolejny. Dobra, uleczmy się.
бежал! Обходите! Окей, падł. A który jeszcze? Na razie wszyscy. Dobrze. Bardzo dobrze mi to słyszeć. Wy chyba spaliście, także już się nie obudzicie. Okej, okej. Dobra, tam jest chyba ten front, a ja muszę iść. Muszę iść na front. O, no to nie fajnie. Mamy się amunicję. A przejdźmy do tyłu, zobaczmy, co tam jest ciekawego. Cokolwiek tu jest. O, kluczek. Może być jakiś skarbiec. Mamy pik. Prąd na dół idzie. I schodzimy na dół. Jak była maska gazowa? G, dobra. Możemy sobie otworzyć. Nie, tędy na pewno nie. Znaczy główna droga jest tam, ale tu mamy safe. Gdy sobie to otwórzmy. Uej! O kuźwa. Ej, Nocto. Noctowizor. Kuźwa. N. No załóż. Ulala, jakie fajne. Bo tego też nie spodziewałem. Dostaniemy Noctowizor. Ale jaja. Trochę popękany, ale. Ale spoko. Ale działa. I tak, tak, tak. A, tu jest latarka włączona, okej. Okay. Spoko. Fajnie, fajnie. No dobra, leci. O kurde. No wsio! Gdzie? Tu był. O kuźba, przebieg do mnie ty. Tu był jakiś heal chyba. Dobra. Gdzie byłeś, kumpel? Tu gdzieś byłeś, nie? Okej. Okay. Biegniemy dalej. Ale tu jest wartka, akcja. Tum, 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 tum. Okej. Tam widzę, że jest chłop. Kurde, teraz żeby nie paść. Biegi sobie go przesukamy. Dobra. Szybko do osłony jakiejś, do osłony! Wy umieracie zря. Tylko nasza pobieda pomoże wam wysoединиć się z... Pyk jeden. Pyk drugi. Kurde, mocni są. Dobra. Dobra, kto tam dostał? D. O. Dobra, pyk, pyk. Dobra, ładnie dostają. Mam nadzieję, że to nie będzie nieskończonej fali wrogu. Kurde, co jest? Oni mają taki drogi armor? Czy... Okej. Okay. Przepraszam bardzo, ale które do niej niby przyszli? Ten kolega. Dobrze, kochani, ja wiem, że tu jest wartka akcja. O dobra, przejdźmy chociaż może do jakiegoś punktu po prostu kontrolnego i będziemy mogli zakończyć ten odcinek. Weźmy tu, przeszukajmy wszystko, co my tu mamy. O, trochę ich tu jest, kurde. Trochę to. Mamy tutaj jakiegoś kolegę. Ewidentnie. No gdzie ta swinia zarywać? Okej, pyk, pyk. Okej, okej. Okej, padł.
Pyk, pyk, pyk. Dostajecie, kurde, z pistoletu. Dobra. Ale armor to oni mają kozacki, nie powiem. Padł. No i padłem. I gdzie my mamy punkt kontrolny? No, wy się jaje robicie chyba. Dobrze, kochani, będziemy kończyli ten odcinek. Nie spodziewałem się, że dopiero to będzie punkt kontrolny, ale no trudno, dobrze. Dziękuję wam za oglądanie. Przejdziemy tam w następnym odcinku na spokojnie. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie lajki, komentarze i widzimy się w następnych odcinkach. Siemano!